Witam naszą dzisiejszą prezentację. Chciałabym Was wszystkich tutaj zaprosić w imieniu naszych uczestników na wspaniałą podróż. Nasi uczestnicy zabiorą Państwa w podróż dźwięku. Są to warsztaty z dziećmi, właśnie tutaj z okolic Starówki. To już jest w sumie taka cykliczna rzecz. Ja już drugi raz prowadzę z tymi dzieciakami warsztaty. Jest 7 osób tych samych, co było w zeszłym roku, parę osób nowych. No i generalnie staram się ich jakoś zaktywizować, żeby właśnie weszły w ten świat muzyki. Zawsze przygotowujemy jakiś ciekawy projekt na Święto Muzyki, żeby razem ze wszystkimi mieszkańcami jakoś zrobić fajne święto. My chcieliśmy tak jakby przelecieć tak antropologicznie, kulturowo, co od razu daje nam też taki obraz, że rzeczywiście muzyka robi się na całym świecie, w różnych kulturach, z różnych powodów, bądź to religijnych, bądź to rytuałów, bądź to dla jakichś wysiadnych spotkań, ale ta muzyka nam cały czas towarzyszy i chcieliśmy sobie taką gdzieś podróż. Ja w ogóle nie widzę ograniczeń, ja lubię pracować z dorosłymi, z dziećmi, z tymi ludźmi, którzy chcą to robić, są kreatywni. Dzieci akurat jest jeszcze też fajne, gdzie jakby niektóre z nich wcześniej się nie spotkały jakby z taką dziedziną, że tylko właśnie przez przypadkowe dźwięki, muzyki robione głosem, beatboxu się wcześniej z tym nie spotkały w szkołach, nie mają rzeczywiście takich zajęć. Bo raptem minął rok od poprzedniej edycji. Tutaj pracujemy tylko 2 dni z nowymi ludźmi i są dosyć ciekawe efekty tego, co można zrobić po prostu w 2 dni w tak krótkim czasie, jeśli ma się chęć i odwagę w ogóle wziąć w czymś takim udział. Mikrofonu, włączam mikser i całe nagłośnienie i ustawiam tak, żeby wszystkich było słychać. Ale bardzo lubię w wolnym czasie sobie śpiewać czy coś nucić, także tutaj są takie klimaty. Warsztaty ogółem bardzo mi się podobają.